Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będziemy rozmawiać o wojnie chipowej, tak ją nazywają eksperci, analitycy. Ważny element geografii, czy układanki tej geopolitycznej. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Stany Zjednoczone, Chiny, tutaj sprawa jest jasna, ale po Holandii w jakiś sposób uczestnictwa w tej wojnie technologicznej, no chyba niewielu się spodziewało. Skąd Holandia w tej całej układance? Holandia jest ważnym graczem, jeżeli chodzi o rynek chipów, ich produkcji, bo jest tam ulokowana jedna z kluczowych firm w tym całym łańcuchu dostaw, ASML, która produkuje najwyższej jakości maszyny litograficzne, które są wykorzystywane właśnie do produkcji chipów. I jeżeli chodzi o te z tej najwyższej półki, to właściwie można powiedzieć, że jest nawet monopolistą na świecie, ale jest też, produkuje też całą gamę innych maszyn, które między innymi były eksportowane, są eksportowane do Chin, ale przez to, że jest to tak istotny gracz w tym całym łańcuchu produkcji chipów, Amerykanie już od dłuższego czasu rozmawiali z Holendrami, a także z Japończykami, bo w Japonii też są ulokowane firmy bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o właśnie dostawy maszyn do produkcji chipów, aby te państwa, firmy z tych państw ograniczyły eksport swoich produktów do Chin. I to ma w założeniu, oczywiście ze strony Stanów Zjednoczonych, ograniczyć czy spowolnić rozwój sektora półprzewodników produkcji chipów w Chinach, po to, żeby Stany Zjednoczone tą strategiczną przewagę w dziedzinie technologii utrzymały, bo cały czas ją mają, przede wszystkim jeżeli chodzi o projektowanie rozwiązań w zakresie chipów, natomiast no, duża część produkcji jest zlokalizowana gdzie indziej, głównie w Azji, ale tutaj jeżeli chodzi o wytwarzanie tych chipów, no to do nich niezbędne są maszyny, które właśnie wytwarzają Holendrzy i dlatego tak duży był nacisk, czy tak duże zainteresowanie Amerykanów współpracą z Holendrami. Już na początku tego roku pojawiły się informacje, że Stany Zjednoczone zawarły porozumienie z Holandią i z Japonią w sprawie ograniczenia wprowadzenia restrykcji na eksport tych najbardziej, właściwie przynajmniej nie najbardziej zaawansowanych, ale jednych z najbardziej zaawansowanych, bo te najbardziej zaawansowane to już do Chin nie trafiają z Holandii od 2019 roku. Natomiast tych, które rzeczywiście też mogą być używane do produkcji wysokiej jakości chipów, i ta umowa nie była oficjalnie potwierdzona, więc było dużo spekulacji, czy jak, na czym ona polega, jakie są jej założenia. A na początku marca rząd holenderski, no właśnie zgodnie z tymi z podejrzeniami czy z przeciekami prasowymi, ogłosił, że będzie wprowadzał szereg licencji na eksport maszyn właśnie do Chin. Więc widać, że ta ofensywa amerykańska w ostatnim czasie, jeżeli chodzi ogromadzenie takiej koalicji państw, które by ograniczały wzrost potencjału technologicznego Chin, nabiera tempa. Technologiami Holandia stoi, rozumiem, mocno. To jest ważny partner w tym świecie Zachodu, który w pewien sposób też zmaga się z pytaniem, czy Chiny, czy Stany Zjednoczone, czy stanąć po stronie Pekinu, czy Waszyngtonu. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o tą jedną firmę ASML, rzeczywiście ona ma bardzo, bardzo silną pozycję na rynku i rzeczywiście jest takie przesilenie trochę, czy zaczyna być widoczne takie przesilenie, że Stany Zjednoczone by chciały, żeby opowiedzieć się za jedną lub drugą stroną, no, czyli tutaj bardziej wspierać politykę Stanów Zjednoczonych, czy kontynuować współpracę z Chinami, pozwalać im na rozwój swojego sektora produkcji chipów, które no tutaj już wielokrotnie w różnych audycjach, programach było wspominane, że właściwie one są wykorzystywane do wszystkiego we współczesnej gospodarce. No to chipami czy układami scalonymi, dokładnie rzecz ujmując, współczesna gospodarka stoi, tak więc to od telefonów, artykułów gospodarstwa domowego, przez samochody, aż po sprzęt wojenny czy sprzęt kosmiczny, wszystko używa tego rodzaju produktów, dlatego tak istotne jest to, aby z perspektywy Amerykanów, żeby tą rywalizację z Chinami wygrać.
Trzeba zaznaczyć, że Holandia, rząd holenderski, kiedy zapowiadał te restrykcje, które będą obowiązywały prawdopodobnie od lata, wskazywał na jeden z powodów jako właśnie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Nie jest tam wskazane nie są tam dosłownie Chiny, chociaż można się domyślać, że to głównie o to chodzi, jeżeli chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, bo prawdopodobnie to jest tego pokłosie, ale jest to wskazane jako coś, co jest obawą rządu holenderskiego, że te maszyny mogą być wykorzystywane do produkcji uzbrojenia, różnych systemów, technologii, rozwijania technologii, które będą służyły celom militarnym, które mogą w jakiejś perspektywie być wykorzystane w różny sposób. Tutaj dokładnego ich zastosowania nie znamy. No, są też przesłanki, które mogą świadczyć o tym, że coraz więcej państw byłoby skłonnych do przyłączenia się czy poparcia takiego podejścia Stanów Zjednoczonych. Otóż z danych handlowych uzyskanych z różnych źródeł, ostatnio chociażby Wall Street Journal publikował takie dane, Chiny też dość mocno wspierają Rosję, jeżeli chodzi o różne technologie, w tym podwójnego zastosowania. I to może być jeden z argumentów też za tym, żeby w jakimś stopniu utrudniać Chińczykom rozwój potencjału w tej dziedzinie, żeby też przez Chiny, także przez państwa trzecie, bo to nie zawsze też przez Chiny, jak wynika z tych różnych reportaży, dochodzeń, śledztw, one też trafiają do Rosji, więc to też może być jeden z elementów branych pod uwagę przy rozpatrywaniu kolejnych propozycji ze strony Stanów Zjednoczonych. Kto rządzi właściwie w Holandii? Bo pewnie jedno to jest biznes prywatny, drugie to są władze. Tutaj musi dojść do jakiegoś porozumienia, wspólnej polityki. No jak to zwykle biznes ma pewnie przełożenie na decyzje polityczne, czy też może lobbować ze swoimi rozwiązaniami. Jednak tutaj no, widać, że decyzja rządu holenderskiego idzie trochę, no, sprzeciwia się, czy też no, może utrudni działalność w firmie ASML, która sama zresztą stwierdza, że nie będzie miała to aż tak dużego wpływu na jej działalność, że te wyniki finansowe nie będą jakoś mocno uderzone. Natomiast no, jest to właśnie element takiego no, spojrzenia, co teraz będzie też przeważało, czy w jakiej mierze takie relacje gospodarcze będą kształtowane przez rachunek ekonomiczny tego, czy opłaca się współpracować z jakimiś partnerami i wykorzystywać różne przewagi komparatywne, czy też no, polityka będzie odgrywała tutaj rolę nadrzędną. I wydaje się, że no, to już zresztą nie widzimy od dzisiaj, bo chociażby od 2018 roku, kiedy na dużą skalę Stany Zjednoczone rozbudziły, czy no, w dużym stopniu zdynamizowały wojnę handlową ze Stanami, z HRL, bo wcześniej już były takie pewne przesłanki, natomiast za rządów Donalda Trumpa rzeczywiście ona nabrała nowej dynamiki, ta rywalizacja i wprowadzanie różnych restrykcji, także technologicznych na firmy chińskie, chociażby wiemy o dużych restrykcjach nałożonych na Huawei, to już widzimy od tych kilku lat, że polityka w coraz większym stopniu przekłada się na relacje gospodarcze i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tak kluczowy element jak rozwój sektora chipów, układów scalonych i całego tego łańcucha dostaw, jeżeli chodzi o rywalizację amerykańsko-chińską, to taka przewaga, czy też coraz większy nacisk polityczny nad rachunkiem ekonomicznym pewnie będzie przeważał i to firmy też będą musiały brać pod uwagę w swojej działalności. Czyli rzeczywiście Stany Zjednoczone zdobywają wsparcie Japonii, Holandii, o której dzisiaj rozmawialiśmy, aby rzeczywiście ograniczyć ten chiński przemysł chipów. Kraj już jakiś czas temu zgodziły się na dalsze ograniczanie tego sprzętu. Dzisiaj w komentarzu pan Damian Wnukowski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.